Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Co prawda z małym poślizgiem, z uwagi jak na nas przystało, z małymi problemami technicznymi. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić Daniela Siwca, który jest nowoczesnym inwestorem, nowoczesnym deweloperem, który zbudował świetny brand swój osobisty, ale też i budował prawdziwy, mocny biznes. I o tym właśnie, jak to robił, będę dzisiaj z Danielem rozmawiał. Cześć Daniel, Piona. Cześć, jak się masz? Dobrze się mam. Przyjechałeś do nas skąd? Z Lublina. Przyjechałem z Lublina, jestem cały dzień w Poznaniu, już załatwiłem parę tematów i... I Benz. To jest ostatni. To jest ostatni. Czyli dzisiaj popracujemy w sposób miły, żebyś Poznań miał dobrze skojarzone, żeby ci tak. Się wszystko tutaj z tymi koziołkami dobrze Dokładnie. Kojarzyło. Powiedz Danielu, ile miałeś lat, kiedy zarobiłeś pierwszy milion? Niektórzy mnie to pytają, czy zarobiłem, czy obróciłem, tak? Czy ukradłeś. Albo ukradłem. Prawda jest taka, że ja tutaj mówię o pierwszym dochodzie moim, czyli zarobiłem pierwszy milion, czyli mówimy o dochodzie, tak? Bo niektórzy mówią o dochód z przechodem. Ja bym chciał, żeby to był zysk, który gdzieś tam bańka się pojawiła. Może być, że dochód jest też równy zyskowi i teraz to było 26 lat, czyli ja w wieku 22 lat rzuciłem pracę i zaraz później po roku założyłem swoją firmę, zacząłem obracać nieruchomościami, robiłem to w sposób taki kreatywny, bo nie miałem pieniędzy, więc musiałem coś kombinować. I... Czy w Warszawie działałeś na rynku? Coś, jakieś przejęcia? Reprywatyzacja, te rzeczy? Nie, żadnych zwrotów, nic takiego. Teraz bym może tu nie siedział. Nie będziesz za tydzień na komisji odpowiadał, tak? Nie, nic takiego. Ja zaczynałem od mieszkań, bo jakby zobaczyłem, że jest wiele osób na rynku nieruchomości, którzy mają pewien problem i ja znalazłem receptę, żeby im ten problem rozwiązać. I pomyślałem sobie, że znalazłem taką recepturę na to, żeby móc zarabiać na nieruchomościach, nie posiadając kasy. I jakby te moje strategie, którymi działam do dziś, ale na większych liczbach, doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem teraz. A dzisiaj, z tego co ja pamiętam, z Twoich materiałów i z tego co rozmawialiśmy, to dzisiaj wartość jakby funduszy, którymi dysponujesz na inwestycje, przekracza 30 milionów złotych, tak? Tak, to może nie chodzi bardzo o fundusze, tylko o projekty, które realizuję, są warte tyle. Czyli jakby realizuję projekty warte te 30 milionów. Okej. To bardziej tak, czyli nie mam w kieszeni 30 baniek i mówię, dobra, to teraz mam fundusz inwestycyjny i teraz wydaję, tylko bardziej mam pieniądze ulokowane w projektach i to też są lewarowane rzeczy, więc część pieniędzy... No właśnie, no dobrze. To, no. Czyli to nie jest tak, że ja mam 30 milionów i zarobiłem tyle w dwa lata, tylko to jest tak, że mam tam swoje pieniądze, a resztę pieniędzy, które są potrzebne, są załóżmy od banku. To powiedz w takim razie, jeśli chodzi o Twój pomysł biznesowy, to jest tak naprawdę co? Lewarowanie swoich jakichś tam zasobów, tak? W oparciu o na przykład fundusze również ze strony inwestorów. Czyli jesteś trochę takim... Co, inwestorem nieruchomościowym? Nie do końca, bo większość deweloperów, którzy są na rynku, oni działają w taki sposób, że mają określony wkład finansowy w projekt, a resztę finansują to albo klienci, albo finansują to bank. Czyli jeżeli trzeba, nie wiem, 100 milionów na projekt, albo inaczej, budowa projektu deweloperskiego kosztuje 100 milionów, to deweloperowi często wystarczy 20 baniek, żeby wejść w to i to zrealizować. I w takim modelu też często działasz? W takim modelu często działam, no bo po co używać swoich pieniędzy, jak nie trzeba. No tak. Lepiej zrobić czasami dwa czy trzy projekty i zarobić na różnych polach i zdywersyfikować biznes, niż jechać z jednym tematem za własną gotówkę. Ale to już mówimy teraz o deweloperce, ale też zaczynałem od tego, że tych samych mechanizmów, tylko bez banku, bo nie miałem zdolności, używałem na małych kwotach, na 100 tysiącach, na kawalerkach. I tym takim finansującym byli często nawet właścicielem moich mieszkań. A skąd, powiedz, pomysł na to, żeby wybrać rynek nieruchomości w ogóle do tego, żeby budować swoją markę, czy budować swój interes? Ja w ogóle nie myślałem nigdy o budowaniu marki. To tak jakby to dopiero później do ciebie dotarło, to w ogóle nie? Jak odniosłem sukces, to później gdzieś tam, jak napisałem tą książkę, to zaczęło się gdzieś tam koło tego chodzić moje zainteresowanie. Ale nigdy nie myślałem o tym, że zbuduję markę, będę inwestował w nieruchomości. Nie? Zawsze było tak, że zacząłem robić biznes nieruchomościowy, zacząłem być inwestorem, robić projekty deweloperskie. I ktoś mi powiedział, no masz fajną wiedzę, może być, napisał to, tak? Więc wydałem pierwszą książkę, ona się super sprzedaje i jakby jest no, bardzo fajnie przyjęta, dlatego... Sprzedałeś się chyba prawie w tej liczbie, co Gary Vee, z tego, co mi kiedyś Marcin opowiadał. Być może, tak. Słuchajcie, przepraszam, że ci przerwę. Te osoby, które zadadzą Danielowi pytania w tym live'ie, w komentarzach, zostaną wylosowane przez redakcję. I do tej osoby pójdzie książka właśnie Daniela, nowoczesny deweloper. Z autografem. Z autografem od Daniela. Dowiecie się, jak tutaj stworzyć biznes właśnie na bazie tej metodologii lewarowania, tak, i zwiększenia swoich możliwości finansowych. Więc zachęcamy Was do aktywnego udziału w tym live'ie, a oczywiście
Dwie inne osoby zostaną wylosowane i trafią do tych osób, trafią również magazyny sprawne. Klara się tym zajmie, nie Klaro? Tak jest, mamy potwierdzenie ze strony Klary i obietnicy. Będzie. Będzie. Czyli nieruchomości dlaczego? Powiedz, bo... Dlaczego? Znaczy, zanim w ogóle zacząłem myśleć o... Chciałem w ogóle mieć swój biznes. Mhm. I pomyślałem sobie, że skoro jestem młodym człowiekiem, pracowałem na etacie rok czy dwa, to nie umiem jeszcze za bardzo nic w żadnej branży, nie kupam jeszcze. I skoro mam otwierać jakikolwiek biznes, to chciałem go robić w branży najbardziej dochodowej, czyli takiej najbardziej intratnej. Mhm. A nieruchomości są taką branżą, moim zdaniem, jedną z lepszych w ogóle na rynku. No bo po pierwsze jest dużo inwestorów, którzy mają duże pieniądze, które inwestują właśnie w te nieruchomości. Zarobili na tych nieruchomościach gigantyczne pieniądze, to są dwa powody. Drugi to jest, że można dźwigni używać, lewarować po prostu, czyli można za małą kasę kupić drogą nieruchomość i zarobić adekwatnie do wartości nieruchomości. Czyli nie adekwatnie do wielkości pracy, tylko do dealu, który zrobisz. I trzecia, trzeci temat to, już nie pamiętam, ale był ten... ale na pewno był ważny. Ale był ważny. To są takie dwa najważniejsze powody, które powiedział, no okej. Okay. Więc ja zaczynałem dosłownie od zera, nie wiedząc co z księgą wyczysta, nie mając żadnych kontaktów nikogo w rodzinie, kto w ogóle się by tym trudnił. A powiedz, jeśli chodzi o takie marketingowe podejście do tego całego rynku, bo technicznie rzecz biorąc, ja rozumiem, że jest kwestia, wiesz, doboru inwestycyjnych tych wszystkich miejsc, doboru miejsca. Tak. Wszystkie rzeczy związane z zrobieniem tej dźwigni finansowej, ale powiedz mi, jak sobie radziłeś z sytuacjami typowo marketingowymi, no bo przecież wybudować to jest jedno, ale sprzedać to jest drugie. Ja wiem, że często deweloperzy sprzedają nawet projekty na bazie projektu, wiesz, tylko wyłącznie wirtualnego, nie? Tak. To powiedz, jak to robiłeś? U mnie to było tak, że ja zaczynałem od tego marketingu, czyli jakby ja się deweloperem... Od tyłu zaczynałeś? Tak, ja zaczynałem od tego, że handlowałem mieszkaniami, miałem też swoje biuro nieruchomości, więc jakby w tym marketingu i w tej sprzedaży nieruchomości siedziałem od dłużej, siedzę, niż od samego samobudowania, bo to samobudowanie przyszło w momencie, w którym chciałem skalować biznes i właśnie ta branża deweloperska jest właśnie takim biznesem, że można łatwo skalować, że możesz jednym ruchem ręki kupić... Dołożyć dwa piętra. Tak, dołożyć dwa piętra albo kupić działkę większą, więc budujesz więcej mieszkań. Mhm. A żeby kupić, obrócić większą liczbę mieszkań, trzeba oczywiście więcej procesów zrobić, transakcji. A żeby wybudować większy blok, to trzeba być po prostu sprytniejszym. I jakby wyszedłem od sprzedaży, od tego doświadczenia w sprzedaży nieruchomości do deweloperki, więc jakby zaimplementowałem swoje doświadczenia marketingowe i sprzedażowe już jakby w tą deweloperkę, ale i teraz to, o co mnie pytałeś, to jest to, że często deweloperzy opakowują ten produkt dobrze, czyli budują dookoła tego historię, pokazują wartość jeszcze na etapie dziury w ziemi i często ludzie kupują, rezerwują, zanim jeszcze zobaczą fizyczny produkt. Bo osiedle, na którym mieszkam, tak zostało wyprzedane, wiesz? Tak. Na zasadzie rozeszło się podobno, bo ja kupiłem później z rynku wtórnego, ale podobno wszystkie mieszkania były wyprzedane jeszcze zanim, wiesz, w ogóle buldożery wjechały. To też zależy od rynku, ale dla mnie jako dewelopera to jest taka informacja zwrotna, że być może zostały sprzedane za tanio. Rozumiem. Czyli czasami jest tak, że jak szybko poszło jednego dnia wszystko, no to być może za tanio, czyli trzeba podnosić ceny. Ja jestem zwolennikiem takiej polityki, że nie wrzucam ceny na górę, a później zjeżdżam, bo wyczuwam rynek, tylko daję niską i wyczuwam poprzez popyt. Jak jest popyt, no to jak jest coraz większy, to ja podnoszę, tak jak na giełdzie. Rozumiem. No bardzo, bardzo sprytne, jeśli tak można. Opróbowałem dwóch strategii i obniżanie później kończy się tym, że ten, kto kupił najdrożej, no przychodzi później do biura. Przychodzi później i dorzućcie coś. No bo... tak. Balkon, garaż. Tak, tak. Jak sąsiad kupił taniej i później jest zły, tak? No, rozumiem. Tak. A powiedz mi, bo my się znamy już dłuższy okres czasu. Bywałeś u mnie na szkoleniach, stąd też poznaliśmy się. I pamiętam, jak rozmawialiśmy jeszcze rok temu, kiedy byłeś u mnie na takiej rozmowie jeszcze w Warszawie, jak mieszkałem. Zarzekałeś się, że absolutnie nie będziesz w ogóle robił niczego związanego z budową marki osobistej, że nie masz na to czasu, że ty jesteś, wiesz, od roboty, a te całe, wiesz, PR-owe gdzieś tam, to nie jest dla ciebie. To nie dla mnie. Po czym nagle patrzę miesiąc później, gdzieś nie obejrzę, tam jest siwiec. Eksplozja. Nie? Tak. Co się stało? Wiesz co, po prostu się wkręciłem w to. To mi daje coś, czego mi nie daje... Uzależniłeś się. Tak, co mi daje coś, co nie daje mi taki tradycyjny biznes. Mhm. I pewien fan, który
można powiedzieć, nie jest przeliczalny tak na pieniądze jak ten biznes tradycyjny, ale to mi daje taki jakby fan z tego, tak? Jakby realizuje się też przez to. Ale nie tylko chyba fan, bo z tego co mówiłeś, to też bardzo dużo leadów generujesz do swojego biznesu deweloperskiego, tak? Powiedz dwa słowa na przykład, jak można tą taką miękką, trudno policzalną sferę związaną z budową właśnie marki przenieść na takie twarde rezultaty w postaci na przykład większej liczby klientów? Okej, to może ja nie do końca pozyskuję klientów z punktu widzenia na moje mieszkania czy na moje produkty w takim sensie, ale na przykład mam różne współprace biznesowe, no czyli, właśnie, czyli mam propozycje spółek. Czyli na przykład propozycje spółek tego typu, że wejdź do nas do spółki, wrzuć swoje know-how i doświadczenie, a my się zajmiemy resztą. Pozwól, że jakby to wyjaśnię. Czyli na przykład ktoś mówi, hej, słuchaj, widziałem ciebie, twoją jakąś aktywność, przeczytałem twoją później książkę i potem stwierdziłem na przykład, że zrobię z tobą deala, mam na przykład swoje 50 milionów, ty dołóż swoje know-how, tak? Na przykład tak się odbyło, tak? Na przykład tak, mam takie propozycje, albo mam na przykład o wiele łatwiej mi się rekrutuje do zespołu ludzi. To też, employer brandingowo takie. To też działa. Znaczy, to działa w dwie strony, bo w przypadku, kiedy część osób chce faktycznie pracować ze mną, a część osób chce się tylko ode mnie uczyć. A nie pracować ze mną, albo dla mnie. Czyli miałem też takie osoby na rekrutacji, które przyszły, powiedziały, dobra, chcę być jak najbliżej tutaj w wodopoju, ale nie chcę świadczyć pracy, tylko chcę czerpać wiedzę. Czyli jakby nie dawać jednego za drugie. Nie, żeby nie było win-win. Dlatego to jest jakby trochę niebezpieczne w tym przypadku, że musimy sprawdzić takie osoby dużo bardziej, czy one de facto chcą pracować, czy chcą się szkolić. No tak. No tak, tak. Ale powiedz jeszcze, jakie korzyści daje ci marka osobista? Jak to przekłada się na twój biznes właśnie taki praktyczny jeszcze? Bo z tego, co mówiłeś gdzieś tam jeszcze w kuluarach przed rozpoczęciem naszego programu, to odczuwasz bardzo dużo takich pozytywów z tego związanych, nie? Na przykład ja nie uważam, że miał jakieś gigantyczne tutaj zasięgi, ale zdarzało mi się niejednokrotnie, że mnie ludzie zaczepiali na ulicy i to było fajne. Albo nawet spotkałem kiedyś gościa z moją książką, który mi zaczepił. I uratował mi życie, bo mi znalazł miejsce w pociągu, bo okazało się, że kupiłem na dzień wcześniej bilet, tak? I mnie wziął mnie do swojego wagonu i powiedział, słuchaj, znalazłem cię i mówię, tu jest wolny przedział. Bo cię widział wcześniej gdzieś tam. Tak, tak, widział mnie na dworcu i szukał mnie po całym pociągu i chciał ze mną pogadać i ja mówię, kurczę, stoję w korytarzu, no bo jest taki tłok, słoiki jadą do Warszawy. I no, ale on mnie zaprowadził do pierwszego wagonu. Czyli właściwie z takiego gościa, który oporował, jeśli chodzi o to. Pytam celowo, wiesz, bo ty reprezentujesz już w sumie poważny przecież biznes i mogłoby się wydawać, że właśnie social media to są dla takich, wiesz, osób, które rozumiesz, albo dla jakichś startupów, albo dla kogoś, kto jest na przykład na bardzo wczesnym etapie, a ty w gruncie rzeczy jesteś młody, ale już sporo robisz. Tak, ja mam biznes ułożony tak, że już nie muszę nawet go rozwijać, on po prostu idzie. I też taki miałem sam obraz inwestora, że ja inwestor, który obraca pieniędzmi, będę tutaj się wygłupiał na Facebooku albo gdziekolwiek inaczej, ale... A musicie wiedzieć, że zanim weszliśmy live, to Daniel przyszedł i powiedział, słuchaj, wiesz co, zróbmy taką zajawkę do mnie na YouTube'a, zróbmy zajawkę do mnie na Facebooka, nie? Pełne wykorzystanie narzędzi, komórka aż grzała się, nie? Już nie ma baterii. Nie ma baterii, no. I widzę jakby, że... To mi też sprawia fan i jakby widzę, że inwestowanie jakby w ten brand jest ważne, bo jakby już teraz widzę efekty swojej pracy i jakby, nie wiem, jeżeli będę kiedyś potrzebował kapitału, to wiem, że bardzo łatwo będzie mi go znaleźć. Czyli też taka rzecz, która właściwie wychodzi jakby w praniu, nie? To znaczy ta rozpoznawalność twoja, którą budujesz, powoduje to, że ułatwisz rzeczy takie pośrednio, ale bardzo mocno związane z twoim korowym biznesem, nie? Tak. No. Ja już sam pomagałem ludziom kojarzyć na przykład, że nie wiem, uczestnik mojego szkolenia na przykład potrzebował kasy, bo już kupił tam za swoje pieniądze 2-3 mieszkania i na jednej z konferencji znalazłem mu inwestora. Po prostu tak zapoznałem ich i deal. Tak? I to jest jakby, ludziom mówi, mam pieniądze, chcę, żeby je stało inwestować. Ja mówię, słuchaj, stary, dzisiaj nie potrzebuję żadnych pieniędzy, ale tu jest osoba, która ma moje kompetencje, bo ją tego nauczyłem i... I też robisz gdzieś tam, jakieś dobro przekazujesz. Tak, tak, to tak charytatywnie może powiedzieć. No właśnie, teraz puenta jakby tej części, bo ja bardzo często jakby też jako strateg, jako trener, który też podpowiada, jak te rzeczy układać, rekomenduję właśnie wyjście właścicielom firm przed szereg, to znaczy pokazanie tej swojej twarzy i zajęcia głosu w tej dyskusji na temat specyfiki branży, w której siedzą, nie? I naprawdę zdecydowana większość ma ogromne opory, nie? Takie właśnie związane z... Znaczy to będzie lęk przed, wiesz, wystąpieniem publicznym, jakieś tam inne wewnętrzne rzeczy. Kiedyś szkoliłem spółkę informatyczną, która nawet należy do takich, wiesz, do grona rosnących, jednej z najszybciej w Polsce w ogóle, wiesz, i
tam naprawdę był wielki problem z tym, żeby prezesi wystąpili przed kamerą i powiedzieli, hej, jesteśmy naprawdę dobrzy w tym, co robimy, nie? I robimy to, to i to. No to ja byłem na takim etapie rok temu. Tak, właśnie. Nie, ja nie chcę do żadnego Facebooka. Nie. To jest dla mnie tylko taka przestrzeń do obserwacji. Tak. A teraz to jest bardziej przestrzeń do utylizacji tego, co robię i... Tak. Tego nie wiecie, ale Daniel ma swój program, Business Rider, śmiga po Polsce, robi wywiady z ciekawymi ludźmi, a dzisiaj też miałem okazję z tobą rozmawiać, ale z osoby naprawdę typu nie, za chwilę będzie drugi Kuźniar, nie? Taki, wiesz, z perspektywy jakby wykorzystywania możliwości. Myślę, że być może dojdziemy do takiego etapu, że Kuźniar będzie drugim Siwcem. Tego ci życzę. A skromność to moje drugie oblicze. Ale ja też wcale nie uważam, że to byłaby wada, gdyby był lekki tutaj brak skromności, bo myślę, że trochę znając ciebie, wiem, że tobie nie odbija, a to, co mówisz, to jest raczej puszczanie oka. Ale to raczej jest kwestia taka, że myślę, że naprawdę trzeba mieć tą świadomość, że albo ty zabierzesz głos, albo zabierze głos twoja konkurencja, nie? A ten, kto mówi, de facto jest słuchany, a ten, kto jest słuchany, ten konwertuje do klientów swoich słuchaczy. No, prosta mechanika tak naprawdę, nie? A tobie całkiem nieźle w tym wszystkim idzie. Powiedz mi, wydałeś dwie książki w międzyczasie, bo my żeśmy poznali się w 2014 albo 2013, po czym mieliśmy małą przerwę, po czym rok temu spotkaliśmy się i właśnie była ta rozmowa i nagle bum, ja jedną książkę, którą ty wydałeś, też recenzowałem, miałem tą przyjemność być głosem, który opiniował i za chwilę patrzę, nagle wjeżdża druga książka. Powiedz mi, jesteś deweloperem, zaczynasz mieć swój program gdzieś tam w internecie, jesteś powoli influencerem. I jeszcze wydałeś w ciągu 12 miesięcy dwie książki. Powiedz, come on, nie? Kiedy, nie? To jest tak, że pierwsza książka poszła mi bardzo trudno, bo pisałem ją ponad 2 lata. I jakby tak zbierałem do tego, musiałem nawet sobie coacha zatrudnić do tego, żeby mi docisnął i jakby zciął ten projekt, bo nie lubię mieć projektów, które są niezakończone, a nie porzucam ich. A druga książka to już i po pierwszej zarzekałem się nigdy więcej. Rozumiem. To jest tak trudne dla mnie, że nigdy więcej, ale jakby po takiej fali gdzieś tam pozytywnych opinii albo po fajnych rzeczach, które mnie spotkały i po fajnych ludziach, których poznałem, pomyślałem sobie, okej, ja mam jeszcze inną wartość w zanadrzu, inne know-how, którym się mogę podzielić, które de facto, którego nie ma na rynku i które jest, na które jest zapotrzebowanie. Dziękuję. I myślałem, okej, no to jest potrzeba, żeby ludzie się edukowali, jeżeli chodzi o biznes deweloperski, bo de facto nikt o tym nie mówi, albo nikt nie szkoli z tego, jak jakby być deweloperem, no bo taki profil standardowego dewelopera to jest raczej taki pan pod 50, który zaczynał w latach 90 od firmy budowlanej i już on teraz ma wszystko gdzieś. Tak. I on generalnie on to do YouTube'a za żadne pieniądze nie pójdzie. No nie, no skąd? Życzył, nie? Tak, życzył. Skoro mi się nie chciało rok temu, to jemu to, to jemu tym bardziej. Bardziej. I zrobiłem to, i ta druga książka poszła już mi dosyć prosto, bo już wiedziałem, jak to się, cały proces znałem, wiedziałem, jak go poukładać i jak nim zarządzać, żeby on był po prostu najbardziej optymalny dla mnie. I robiłem to w lukach swojego czasu. Super, także super. Już wiedziałem po prostu co, jak i wiedziałem też inaczej. Inaczej się, jedna motywacja jest wtedy, kiedy widzisz cel, jakby widzisz efekty, a inaczej jest, jak robisz pierwszą książkę i nie wiesz, co będzie, nie wiesz, kto się kupi. Czy ktoś kupi w ogóle, nie? No, jak ja wiedziałem, że pierwszą kupili i się rzucili na nią, to przy drugiej ja już wiedziałem, że będzie sukces. No, o wiele łatwiej. I na przykład ja sprzedałem 4 razy więcej książek niż planowałem, albo niż mi się wydawało, że sprzedam w tamtym roku. Pewnie nawet częściowo zakładałeś jako autor, ja też mam takie myśli, bo też jestem w trakcie pisania, że prawdopodobnie część książek będziesz musiał po prostu zwyczajnie trzymać w szafie, wiesz, tak, albo, i rozdawać na imieniny wszystkim. Albo na sobie czasy do kominka wrzucić. No. I palić tym, nie? W zasadzie, wiesz, jak Pablo Escobar dolarami, nie? W mrozie. Dobrze, ja zobaczę, jak wyglądają pytania jeszcze ze strony naszej publiczności, żeby też nie było, że zaniedbujemy. Trochę tych pytań mamy. Witamy Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Masz nawet informację od Moniki Madzińskiej, że już ma nowoczesnego inwestora, teraz czas na dewelopera. I teraz pytanie od Aleksandry Sikorskiej. Co sądzisz o funduszach inwestujących w nieruchomości? Czy warto w nie inwestować? To jest też dobre pytanie. Wiem, bo sam kiedyś inwestowałem na giełdzie i fundusze inwestycyjne, które dysponowały właśnie tymi, wiesz, albo inaczej, które były zorientowane na nieruchomości, one też bardzo mocno w jakimś stopniu kiedyś funkcjonowały. Jak to wygląda? Czy w ogóle myślisz o tym, żeby stać się kiedyś też funduszem inwestycyjnym? To już ci odpowiadam, dobra? Tylko udostępnię. Widzicie to? To jest właśnie o tym mowa, nie? Share musi być.
To na razie nie ma w planach jakby być funduszem inwestycyjnym. Na razie jakby takiego projektu nie ma, ale... Nigdy tego nie zrobię. Nigdy. Nie. Potem za rok zobaczymy Daniela. Słuchajcie, nabieram, robię nabór do funduszu. Znaczy, nigdy nie mów nigdy. I teraz, jeżeli mnie pytasz, czy ja inwestuję w fundusze, to moja zasada jest taka, że ja inwestuję swoje pieniądze tam, gdzie mam nad nimi kontrolę. Czyli tam, gdzie mam je na horyzoncie. Czyli nie wyprowadzam ich za granicę, nie inwestuję ich za granicą. Inwestuję je tam, gdzie mamy realny wpływ na firmę, która nimi zarządza, czyli to jest moja firma zazwyczaj. A nie gdzieś tam powierzam je innym ludziom, bo... Czyli mam na tyle dużo pomysłów na swoje biznesy i na swoje nieruchomości, że nie muszę uciekać się do tego, że dobra, jest fajny fundusz, bezpieczny, oni robią bardzo bezpieczne, stabilne rzeczy, dlatego im wpłacam. Nie, ja mam... Sam jesteś funduszem dla siebie. Sam wolę po prostu je... Nawet jeżeli bym je lokował, to sam bym je lokował. Ale to jest jakby u siebie gdzieś moja strategia, bo ja mam do tego narzędzia, ale większość ludzi nie ma tych narzędzi, dlatego to jest trochę inna, dlatego im zostają tylko i wyłącznie fundusze. A taka średnia stopa zwrotu z nieruchomości w skali roku, jak to zależy wygląda? Zależy na czym, tak? Bo jeżeli chodzi o najem, to jest inaczej. Na przykład ciekawe jest to, że przynajmniej to jest między tam 5 a 8% standardowo średnio, tak? Niektórzy jak kupią tanio w okazji, to wyciągają tam 12, 15, 20 nawet procent. W przypadku gotówkowych zakupów pod wynajem. Jeżeli to robią z kredytem, to ta stopa zwrotu wtedy się waha między 15 a 20 parę procent. To już naprawdę są poważne rzeczy. To już są poważne rzeczy, ale w przypadku deweloperki i użyciu dźwigni, jak policzymy sobie, ile kapitału wkładasz, to możesz nawet wykręcić między 100 a 300%. W skali roku? Tak. No czyli jak wsadzasz złotówkę, nie w skali roku, w skali projektu, a projekt trwa zazwyczaj 2 lata. Rozumiem. Czyli jak wsadzasz złotówkę... Ale to i tak jest super. Wsadzasz złotówkę, to wyciągasz później między złotówkę a dodatkową, a 3 złote. Czyli wsadzasz bankę, to masz później między 1 milion a 3 miliony zwrotu z inwestycji z kapitału własnego. A jest takie ryzyko jak z Bitcoinem? Bo tu, wiesz, w grudniu był u nas Maciek Lewiński, który opowiadał, że zainwestował w Bitcoina i dosłownie był u nas w środę, czy albo w czwartek, a w piątek jeb. Wiesz, z 19 w tej chwili jest 10. Czy mogą się zdarzyć? Bo ja kiedyś pracowałem dla jednego z deweloperów i on powiedział: Panie Mariuszu, deweloperzy dzielą się na 2 gatunki. Na tych, co zbankrutowali i na tych, co jeszcze nie zbankrutowali. Jak to w praktyce jest, powiedz? Jest ryzyko? Ja się słyszę takie stwierdzenie, się z nim nie zgadzam, ale to jest to tak... był cytat, to nie ja wymyśliłem, on to powiedział, warszawski deweloper. Okay. Tu się też nie trudno przewrócić, ale jeżeli kupujesz, masz jakby fundamenty pewne, czyli kupujesz działkę za własne pieniądze, czyli nie lewarujesz się podwójnie albo potrójnie, czyli, a potrójny lewar polega na tym, że nic nie wsadzisz, a jeszcze wyciągniesz od razu. Nie? Czyli już to jest już duże ryzyko, że się nie uda. Ale jeżeli kupujesz w takim modelu tradycyjnym, że wkładasz pieniądze w zakup działki, to jeżeli nie wybudujesz przez jakiś czas, no to masz tą działkę zawsze. I tutaj oczywiście w każdym biznesie jest ryzyko, ale tutaj jest tak, że ja mam taką zasadę, że jak wchodzę w temat, to wtedy, kiedy wiem, że zarabię albo dużo, albo bardzo dużo. Czyli nie biorę pod uwagę, że zarabię mało albo wcale. To w ogóle wolę nie wejść, niż jakby się nawet rynek zepsuł i nazwać był krach, to i tak zarobię tam te 5%. Twój ulubieniec, Tai Lopez, powiedział kiedyś, że lepiej nic nie robić, niż robić za darmo, nie? Okay. No to chyba właśnie do tego samego zmierza, że wolę na przykład nie kupić nieruchomości, niż kupić i później narzekać, że zarobiłem za mało. Bo ten sam czas i energia poświęcona będzie na coś, gdzie za tydzień, dwa znajdę inny projekt, który się zaangażuje. Super, bardzo dobre podejście. Czyli mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy Aleksandrze na to pytanie. Mateusz Bazior pyta, Baziur, przepraszam, dlaczego poszedłeś pod prąd i dokąd zmierzasz? Z tym dokąd zmierzasz to niedługo pewnie ujawnisz, nie? Bo masz ciekawe plany, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, ale może spróbuj ty, nie będę uprzedzał faktów. Dokąd zmierzasz? No, moim głównym korem biznesowym jest ta działalność deweloperska i to jest mój główny kor. No, poza tym jeszcze obracam tymi nieruchomościami, czyli handluję, kupuję mieszkania i mam też swoje biuro nieruchomości. Ale jakby... Ta moja aktywność na Facebooku to jest coś taki pewnego rodzaju dodatek, który mnie mega jara jakby, i to robię niezmuszony z pasji. Jakby tam są jakieś pieniądze, ale to one są na razie nieadekwatne w ogóle do biznesu deweloperskiego. I wiem, że gdzieś tam jakieś korzyści z tego będę miał na końcu dnia. Aleksandra Sikorska, możesz zdradzić w jakiś sposób, jakiś swój sposób na zarabianie na nieruchomościach, nie mając środków na zakup nieruchomości? Taki, na przykład mówiąc o flippingu mieszkań, tak, czyli o handlu mieszkaniami, to wystarczy, że ktoś doprowadzi do tego, że znajdzie okazję, a pieniądze się już tam znajdą. Sam nie wiem, wyłożę pieniądze i kupię to mieszkanie, jeżeli będzie okazyjne, i zarobimy oboje. Czyli mitem jest to, że trzeba mieć pieniądze, bo pieniądze teraz leżą na ulicy, ludzie zastanawiają się, co z nimi robić.
Jak ktoś znajdzie okazję, będzie dobry deal, to pieniądze się same znajdą na to. I nie są pieniądze, tylko znalezienie deala i go dopracowanie. Czyli szukanie tych okazji rozumianych jako dobrej oferty. Czyli ta praca tak naprawdę. Najtrudniejsza. Praca na rynku, którą trzeba wykonać, którą trzeba znaleźć, to jest, można to zrobić według pewnego schematu i systemu. Czyli można znaleźć okazję, a same pieniądze nie są problemem, bo ja mam sposób na to, żeby pozyskać finansowanie. Jakby nawet jak ktoś zaczyna od zera. Tak. Ja nie mam doświadczeń takich jak ty masz, jeśli chodzi o deweloperkę, ale kiedyś zakładałem spółkę, potrzebowałem 200 tysięcy na rozpoczęcie i to był 2006 rok. To też mi się wydawało, że to jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe, żeby wiesz, albo inaczej, żeby ludzie myśleli wtedy, że trzeba mieć wielki kapitał na start w ogóle biznesu, nie? W 3 tygodnie uzbierałem pieniądze od inwestorów, którzy weszli do tej spółki i włożyli swój kapitał. Miałem pomysł po prostu, rozumiesz, nie? Na zasadzie i sprzedałeś jakby wizję, pomysł. Ideę. Tak, i oni przyszli praktycznie z wiaderkami pieniędzmi, nie? Tak, przy nieruchomościach to jest o tyle prościej i tyle łatwiej, że jest pewne zabezpieczenie w aktywie. Bo w przypadku biznesu, to można przepalić kasę na marketing. No tam jest wiara w tego, który wnosi ideę. Tak, to się w niego inwestuje tak naprawdę. Przy nieruchomościach ludzie inwestują w aktywo, które jest zbywalne, które ma pewną wartość i tu nie ma tak, że spadnie o połowę. Tak. Więc ono co najwyżej możesz je zamrozić na jakiś czas. Tak, nie? Co najwyżej zamrozić, ale mi się nie zdarzyło, żebym stracił jeszcze na jakimś dealu. No tak. To wspominałeś, nie? Ale to jest technicznie myślę, że faktycznie wszędzie na całym świecie. Po prostu zwyczajnie myślę, że duża część ludzi, którzy myślą tradycyjnie o zarabianiu typu praca za pieniądze za pracę, za godzinę, nie rozumieją tego, że tak naprawdę prawdziwe pieniądze się zarabia na przykład w różne inne sposoby. Nie? Za efekt. Tak. I to jest na pewno rzecz bardzo praktyczna. Nie? Czy to takie proste, że może się tym zająć każdy, kto ma trochę pieniędzy, ile mieć trzeba pieniędzy, by zacząć? Kamil Dziedzic. Zależy zacząć co, tak? Bo czy mówimy tutaj o handlu mieszkaniami, to co ja robię też między innymi, czyli ja to robię hurtowo, czy mówisz o dziś na twoim wystąpieniu słyszałem, że kupujesz 4 co najmniej mieszkania miesięcznie, tak, nie? Tak średnio, od jednego do czterech, tak? No, są takie miesiące, że kupuję jedno, bo jest ciężko, są takie, że kupuję więcej, ale tak zazwyczaj kupuję, tak, 3 mieszkania się remontują cały czas miesięcznie, bo mam 3 ekipy i cały czas idzie jak maszyna. I jeżeli chodzi o flipping, to de facto nie trzeba mieć żadnych pieniędzy. Trzeba wiedzieć, jak to robić i jak dotrzeć do kapitału. Ja pierwsze swoje transakcje robiłem tak, że to ten, kto sprzedawał, mi to finansował. Tak? Ale to już jest jakby mechanizm na więcej czasu. Ale mówiąc o deweloperce, to uważam, że to jest biznes dla każdego, jeżeli chodzi o typ osobowości. Bo deweloperów każdy jest inny. Ale jeżeli chodzi o doświadczenie, to uważam, że powinna mieć osoba albo doświadczenie w nieruchomościach, albo doświadczenie, jeżeli nie ma w nieruchomościach, to jakkolwiek biznesowe. Czyli jeżeli ktoś pracował 2 lata, załóżmy, w obsłudze klienta i nie ma pieniędzy i nigdy się nie jest z własnym biznesem, to uważam, że tam może popełnić wiele błędów biznesowych, takich początkujących, które go generalnie pogrążą. Jeżeli ktoś ma już biznes, już długo pracuje w biznesie albo pracuje w ogóle w nieruchomościach, to przeskoczyć na ten etap jest o wiele prościej. Czyli jeżeli ktoś działa w biznesie, to może to robić, moim zdaniem. Jeżeli ktoś wychodzi z etatu, to również jest szansa, bo znam takie osoby, które wyszły z etatów i od razu weszły w deweloperkę. Taką mało oczywiście, budowały domki, więcej. To jest też do zrobienia. Masz pytanie ze strony Bartka Gradeckiego. Jakie miałeś największe obawy, przeszkody czy wątpliwości, gdy zaczynałeś współpracę i jak sobie z nimi poradziłeś? Współpracę? Myślę, że chodzi o prowadzenie biznesu. Okej. To bałem się, że zbankrutuję. Bałem się, że nie dam sobie rady. A w ogóle tak sobie myślałem, że kto kupi o 23 latka jakiekolwiek mieszkanie? W ogóle takie miałem przekonanie, że jestem za młody. Będę miał 40 lat, dopiero w to wejdę. Urosnę trochę. No tak. I to jest tak jak trochę, że mnóstwo rzeczy miałem takich przekonań, które mnie blokowały, ale wiedziałem, że mam 23 lata i jak nawet zbankrutuję, to nie mam rodziny, dzieci na utrzymaniu, kredytów do spłacenia i tak dalej. Przekozak. Tak, że będzie łatwo, tak? Nawet dobra, stracę pieniądze, które zarobiłem. Chyba nie kumałeś, co znaczy bankructwo jeszcze wtedy. Wiedziałem, że stracę najwyżej to, co zarobiłem na etacie. I to było moje takie jedyne ryzyko. I no, cały czas mam pewne przekonania, tak samo to przekonanie, że nie warto inwestować czasu w social media, tak? No, rozumiem. I cały czas je przełamuję, że ja jako inwestor w ogóle nie wypada, żebym był na Facebooku, w ogóle grzech jest mieć profil. No tak, bo poważni ludzie są w Forbesie. A się okazuje, że poważni ludzie mi oglądają i robię biznesy jakby w kuluarach później. Dobrze. Co tu mamy jeszcze za pytania?
Cześć Daniel, jakich metod używasz, aby odnaleźć właściciela działki budowlanej, aby ją odkupić? Wiem, że można namierzyć go po księdze wieczystej, ale jak zdobyć jej numer, nie posiadając tak zwanego interesu prawnego? To chyba jest szczegółowe pytanie, może tak dosłownie szybciutko, a ja znajdę może takie bardziej też dla społeczności ciekawe. Okej, no pierwsza zasada, sąsiedzi. Oni wiedzą wszystko o wszystkim, tak? Druga sprawa, ewidencja gruntów w gminie. I teraz oczywiście możesz pójść do pani Krysi i ona ci może chlapnąć, powiedzieć kto, co i jak, gdzie mieszka, bo ona ma te informacje. Jest wiele organów i jednostek w urzędach, które mają dostęp do tych danych. To są dane poufne i jakby nie powinni ich dawać, ale praktyka jest różna. Ale jeżeli chcesz bardziej taki pewny sposób, to wystarczy wystąpić o warunki zabudowy na daną działkę, czyli mieć interes prawny jako strona postępowania administracyjnego i wtedy występujesz o WZ-kę i wtedy oni zbierają, urząd zbiera dane wszystkich właścicieli tej działki i dookoła działek. Później idziesz do urzędu i spisujesz sobie dane tej osoby, które urząd zgromadził i zamykasz postępowanie i nikt o czym nie wiedział. To teraz pytanie personal brandingowe ze strony Karola Włodarskiego. Na którym etapie prowadzenia swojej działalności można skupić się na personal brandingu? Lepiej od razu, z miejsca i równolegle rozwijać biznes oraz wizerunek eksperta, czy bardziej logicznie będzie poparcie wiedzy swoimi konkretnymi osiągnięciami w własnym biznesie? Jak byś na to odpowiedział? To myślę, że jest bardziej do ciebie pytanie, Mariusz. Na pewno powiem tak, że prościej jest, jak ja to zrobiłem, że osiągnąłem jakiś sukces i już jestem na pewnym etapie biznesowym i teraz to, co robię, to co pokazuję, ludzi krzepi do pracowania nad swoim biznesem. Ale gdybym zaczynał na samym początku, to nie wiem, czy jak wielu by osób mnie znalazło zainteresowanie w tym, co robię. Tak? Mhm. Chyba, żebym pokazywał, że są przyrosty z dnia na dzień, tak? Że słuchajcie i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że chyba dobry moment na zaczęcie jest zawsze. Tak samo jak ktoś pyta, kiedy warto inwestować. Tu i teraz jest dobry moment na to. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że generalnie rzecz biorąc, jedno nie wyklucza drugiego, nie? Bo budowa marki osobistej może być jednym z takich też, tak jak właśnie fajnie to nazwasz, lewarem do zwiększania zasięgu swojego własnego biznesu, nie? Natomiast oczywiście, że każdy by wolał chyba być w sytuacji, w której najpierw co osiągnął, a potem dopiero, nie? Tak, tak. O tym mówi. Tak, tak, bo odwrócić tą jakby kolejność, na zasadzie jeszcze nic nie zrobiłem, ale już staram się być znany, to jest trochę takie słabe, tak, nie? Bo można być albo fajnym, albo coś osiągnąć, tak? I w sensie pokazywać siebie, bo się jest fajnym, albo ma się coś do zaoferowania, bo się po prostu ma ciekawą historię albo coś innego, albo pokazywać, jak można robić biznes w oparciu o swoje doświadczenia. Tak, tak. Myślę, że generalnie to pytanie też jest takie w kategorii, jaką ścieżkę kariery wybrać, nie? Czy zrobić, wiesz, na przykład jakiś tam element, nie wiem, bycia osobą medialną i prowadzić swój kanał, no to wtedy wiadomo, że od razu budujesz swój brand, ale z drugiej strony, kiedy jesteś inwestorem, to pewnie tutaj są kwestie, tak, nie? Żeby być ekspertem, trochę to czasu zajmie, nie? Wystarczy 2 lata, jak się zainwestuje czas i energię w dany biznes i się to zrobi z głową, tak? Mhm. Jak dobre osoby poprowadzą cię... One skracają dystans. Tak, skracają dystans, że zamiast iść naokoło zygzakiem, to idziesz prosto i to ci zajmuje 3 razy mniej czasu. Tak, to też prawda, nie? Ale to też nie jest tak, że ekspertem zostanie już 3 dni, nie? Bo to też są, wiesz, takie typu nauka pływania w weekend, nie? Nauka zarabiania milionów w jeden dzień, nie? To są mity. Nie da się. Nie da się, nie? Adam Bożymowski, jeśli chodzi o budowanie marki w twojej branży, lepiej sprawdza się Facebook czy LinkedIn? Okej, ja próbowałem używać LinkedIna, jakoś mi nie leży w ogóle, nie ciężko się odnajduję na tym profilu. Mhm. Miałem ostatnio osobę, ostatnie pół roku, która mi się tym zajmowała, jednakże no, to nie jest dla mnie sexy kanał. Mhm. Ja się nie odnajduję tam, nie siedzę tam, nie pochłania mnie to medium i wiem, że tam mam swoją wizytówkę, jestem, gdyby ktoś chciał mnie znaleźć, to mnie tam znajdzie. Ale żeby to jakoś działało, to nie jestem ekspertem też od LinkedIna, ale wiem, że są osoby, które tam działają. Ja na przykład nie sprzedaję niczego. Mhm. W sensie, że jakbym być może był jakimś tam ekspertem, wykonywał usługi i sprzedawał coś, to być może tam by trzeba było zapukać do kogoś i się sprzedać. Ale ja nic nie sprzedaję takiego, żeby się pchać do kogoś. Mhm. Ja po prostu pokazuję to, co robię, jaki jestem, a jeżeli ktoś chce coś ode mnie kupić, no to sam przyjdzie i zapyta, co możemy razem zrobić. A powiedz, Marek Kasprzyk pyta, twój największy kryzys w biznesie i jak sobie z nim poradziłeś? Mhm. Dobre pytanie. Nie jestem przygotowany na to pytanie i w tamtym roku myślę, że to był dosyć ciężki rok dla mnie, w takim sensie, że to była dosyć taka klęska urodzaju, że wziąłem na siebie dużo projektów i miałem 5 projektów deweloperskich i jakby wyszło z mojej oceny analizy, że
żeby to zrobić wszystko dobrze, muszę zrezygnować z dwóch. Czyli generalnie zaczęło mi spadać z talerza. Czyli nałożyłem na talerz sobie zbyt dużo, tak? Jak Janusz i Grażyna na wakacjach. I po prostu zaczęło mi spadać. Założyłem, że pieniądze, na przykład miałem taki projekt, gdzie obsługa projektu mi kosztowała 10 tysięcy miesięcznie. Tam 500 zł dziennie. I zauważyłem, że mój brak czasu na to, żeby zajmować się tym tematem i go pchać do przodu moimi ludźmi, powodowało, że on stał w miejscu, a kosztował kupę pieniędzy. I po prostu zacząłem robić, zdywersyfikowałem, że pozbyłem się tych najmniej intratnych i zacząłem robić tylko te, które są dla mnie najbardziej dochodowe i najbardziej wartościowe. Dlatego jakby też przewartościowałem sobie, w co chcę inwestować swój czas, bo zespół buduje się też nie w 5 minut, który pomaga ci i jakby na który możesz zdelegować wiele rzeczy. Tomasz Młynarski pyta, czy publiczne mówienie, ile się zarabia na poszczególnych transakcjach, projektach, nie pogarsza twojej pozycji negocjacyjnych przy kolejnych transakcjach? Zależy, kto jest twoim klientem, którego kupujesz. Bo na przykład, jeżeli chodzi o mieszkania, to nie zdarzyło mi się, że... Ja w ogóle kupuję poprzez moich pracowników i ja często tych mieszkań nawet nie widzę, które kupuję. I to idzie przemiał. Oni nie mówią, że są od Daniela, bo to tak samo jakby nie podjeżdżał jechać dobrym samochodem, bo to też skraca. Ale jeżeli chodzi o kupno działek pod deweloperkę, to często są osoby fizyczne. A to na przykład, że mam branding, to mnie uwiarygadnia na przykład. Jeden z dealów, który zrobiłem tam, gdzie sprzedałem spółkę całą, to ktoś kupił ode mnie bez sprawdzania, bez zrobienia due diligence całej spółki, powiedział, ale słuchaj, ty jesteś brandem, ty sobie nie możesz na to pozwolić. Na wjebanie mnie na minę. I generalnie to mi pomogło w ogóle przejść cały proces, bo ta książka i to wszystko, jakby mój wizerunek uwiarygodnił mi transakcję. Czyli to mi też pomogło zrobić ten biznes, bo okazuje się, że człowiek, który jest o wiele bardziej zamożniejszy ode mnie, który kupił ode mnie projekt, też mnie ogląda. I bym się nie spodziewał. A powiedz mi, Damian Mazur pyta, jakie masz plany na przyszłość? Czy cały czas deweloperka i dzielenie się wiedzą? Czy masz pomysły na jakieś nowe inwestycje w innych branżach? Na przykład jestem też aniołem biznesu w jednym startupie technologicznym. Czyli robię też startup, gdzie budujemy taką porównywalkę dla branży automotive. I to jest tak jakby coś dodatkowego. Ale coś, co mi się chce skupić, to jest ta działalność deweloperska. Czyli to jest mój core główny biznesowy. Plus ja jakby udzielanie się publiczne i to traktuję jako taką jakby hobby czy rozrywkę. Czyli nie zamierzam gdzieś tam inwestować w to więcej czasu niż inne branże. To jest coś takiego przy okazji, co sprawia mi dużo fanu. Dobrze, jeszcze patrzę na pytania, żeby tutaj wszystko było. Jaki będzie następny tytuł następnej książki, w sensie trzeciej? I jest pytanie ze strony pewnie już twojego czytelnika, czy będzie dostępny audiobook książki Nowoczesny Inwestor, jeśli tak, to kiedy? No właśnie, jeżeli chodzi o Nowoczesny Inwestor, to już jest dostępny. Można sobie wejść na moją stronę danielciwiec.pl i tam można znaleźć tą książkę. Jeżeli chodzi o dewelopera nowoczesnego, no to już zleciłem nagranie wersji audio. A pierwsze pytanie, jakie był, bo zacząłem od końca. Jaka była bodajże trzecia, tak? Trzeci tytuł książki. Na razie nie myślę o trzeciej książce, na razie zostawiam to tak jest, więc może coś zaproponujecie. Gdzie Mariusz mówił parę pomysłów na trzecią książkę. Tak. Nie jestem jeszcze chyba tutaj uprawniony, żeby zdradzić, jakie padły z mojej strony tutaj pomysły. Tak. Dobrze, moi drodzy, jeszcze pytanie ze strony Magdy Jankowskiej. Czy nie obawiasz się, że twoi pracownicy kupią nieruchomość, która będzie kiepska, w końcu błędy mogą się odbić na twoim wizerunku? To jest dobre pytanie. To kwestia delegacji, zadań i zaufania. No właśnie. Jak to wygląda z tym skalowaniem tego? To nie jest tak, że ja biorę, to szukam pracownika, którego rekrutuję i mówię, masz pieniądze, kartę, kupuj wszystko. Tak, tylko to jest coś, co ja pracowałem latami i współpracowałem z tą osobą, że mogłem jej zaufać i ona generalnie wie, co ja myślę. Oczywiście ja decyduję ostatecznie o tym, ale zadaję tyle pytań i takie pytania, że ja podejmuję decyzję, że wchodzimy, to ja wiem, że ja już zarobiłem na kupnie. Bo to jest jedna z moich zasad, że ja zarabiam wtedy, kiedy kupuję już nieruchomość. I tutaj nie ma tak, że oni sobie mają wolną, mogą sobie decydować, za ile kupią i jakby sami sobie wybierają i nie zależy im, bo to moje pieniądze. To oni jakby przedstawiają mi projekt i jakby ja na samym końcu decyduję, za ile kupujemy, sprzedajemy.
No nie muszę ich widzieć, bo ja już tyle ich widziałem w życiu, że... Ja słyszałem na jednym z twoich konferencji, że ty mówisz, że przez telefon kupujesz mieszkania, nie? W sensie dzwoni do mnie ktoś z mojego zespołu i mówi mi, jest taki temat do zrobienia, tyle i tyle, no układ taki i taki, jak już sobie go wyobrażam, za tyle i tyle. No i zadaję podstawowe pytanie, dobra, za ile go sprzedamy na końcu? No i dobra, i później liczymy, ile nakłady trzeba zrobić, ile zysku planujemy i wtedy wychodzi, ile dajemy na końcu. Rozumiem. Jaka jest maksymalna oferta, którą możemy zapłacić. Tak. Spoko. Powiedz mi jeszcze dla Damiana Bożynowskiego, jak długo czekałeś, to też jest ciekawe, jak długo czekałeś na pierwszy konkretny zarobek, taki wow, pozwoliłeś sobie na jakąś małą nagrodę, może wakacje, czy twardo do przodu? Nie, wtedy właśnie nie znałem tej metodologii, że trzeba siebie nagradzać. I po prostu pocisnąłem już za którymś tam transakcją, na której zrobiłem pieniądze, kupiłem sobie samochód za jedną transakcję. I to było takie wtedy fajne. I jak początki były trudne, bo to było tak, że rzuciłem pracę i długo, długo nic. W sensie rok czasu chodziłem po rynku, chciałem być inwestorem, ale nikt nie wiedział, jak mam się nim stać. I ciężko mi było tutaj odbić się od tej takiej przysłowiowego zera. Ale coś później po roku zaskoczyło i jak już na dobre tryby i już jakby pędzę jak lokomotywa. Super. Dawid Goc, już myślę, że będzie ostatnim pytaniem. Zawsze masz siłę do działania, nie masz chwili zwątpienia. To też ci dzisiaj pytałem się, skąd bierzesz energię na to wszystko, bo dzisiaj w nocy dostałem od ciebie maila o 3 nad ranem. Jechałeś z Lublina, o 1 byłeś w Poznaniu, cały dzień na pełnej epie, tak? I dzisiaj jeszcze jedziesz? Tak, wracam dzisiaj Do Lublina dzisiaj. Tak, jeszcze parę godzin przede mną. Myślę, że mam coś takiego jak wewnętrzna motywacja, ale też często inspiruję się różnymi ludźmi, którzy mnie też jakby motywują. Czyli często też jeżdżę na różne eventy, sam się szkolę i cały czas rozwijam. Tak rozmawialiśmy że dzisiaj nawet, że jakby miesiąc czasu spędzam na szkoleniach rocznie. Samego siebie. Tak? Czyli rocznie. Rocznie, tak. Rocznie. Miesiąc w roku na szkolenia. Tyle. Oczywiście jest dużo takich aktywności, które sam szkolę teraz. Tak? Sam jakby jestem na konferencjach i na eventach, ale wiem, że nie odniósłbym tego sukcesu, jakiegokolwiek w ogóle, gdybym się nie rozwijał, gdybym nie inwestował w szkolenia, bo to uważam, jak mnie pyta jak ktoś, jak zainwestować 10 tysięcy, bo tyle mam, to w siebie. 20-30 w siebie. Tak? Bo to się zwróci wielokrotnie, jeżeli to wdrożysz, bo jeżeli kupisz wiedzę i położysz na półce... To jest klasyk. To zawsze nie działa. To nic nie kupuj, tak? To lepiej sobie kup atrapę książki, żeby leżała. Tak. Albo szejkę. Tak, no jasne. Dobrze, moi drodzy, z uwagi na to, że musimy puścić Daniela do domu, żeby zdążył dojechać bezpiecznie, a prawie godzinę już rozmawiamy, to myślę, że jeszcze może jedna rzecz, dobra, jeszcze pytanie od Magdy Jankowskiej, żeby nie było, że nie uda się tutaj tego pytania przerzucić. W jakich obszarach się dokształcasz? Właśnie to może też ciekawe. Czego się uczysz? No właśnie. Biznesu? Wiesz co, taką największą wartością dla mnie jest poszerzenie horyzontów. Czyli kiedyś myślałem, jak zrobić 1000 zł, później myślałem, jak zrobić 100 tysięcy, później jak 1 000 000 i tak dalej, i tak dalej. Jakby te horyzonty, poszerzanie tych horyzontów jest bardzo... Czyli teraz pewnie chodzisz nie na umysł milionera, tylko na umysł miliardera. Tak, ciężko już tutaj znaleźć coś, ale jakby oglądam ludzi też za granicą, którzy mnie inspirują, jakby... którzy dzielą się też swoją wiedzą. A kto cię inspiruje z takich, powiedzmy, guru gdzieś tam biznesowych? Bo mówiłeś o Taju Lopezie i o Grancie Cardonie. Ale to bardziej myślałem pod kątem ich działań. Komunikacji. Komunikacji, tak? Tylko i wyłącznie pod kątem skuteczności reklamy, a nie, że można powiedzieć... Jasne. W tym kontekście. Kto mnie inspiruje? Tak naprawdę najbardziej inspirują mnie osoby, z którymi się otaczam dookoła, czyli że moje wspólnicy, których poznałem na rynku nieruchomości, z którymi mam wspólne projekty i od których jakby się uczę i jakby zdobywałem pierwsze śliwy deweloperskie, tak? Robiłem z nimi pierwsze projekty i to wiedzę, którą oni zdobywali przez 20 lat, ja robiąc z nimi projekty generalnie chłonąłem od nich. Super. I to jakby też jakby styl życia, ale też chłonąłem sposób myślenia całkowicie inny. Super. I to była ta duża wartość. To mi pozwoliło przeskoczyć parę leveli do przodu. No to jest na pewno wartość, nie? No bo to rzadki jest dostęp do ludzi, którzy mogą cię aż tak bardzo głęboko pociągnąć, nie? Tak. Super. Dobrze, Danielu, to była niezwykle ciekawa rozmowa. Fantastyczny dzień dzisiaj z tobą spędziłem. Bardzo ci dziękuję. Wam również bardzo dziękujemy za te ciekawe pytania i za interakcję. Było nam niezmiernie miło.
Pamiętajcie, szukajcie Daniela pod Daniel Siwiec. Dzisiaj do tych osób, które były aktywne, pójdą obiecane nagrody i magazyny sprawne, i książka Nowoczesny deweloper. No i mam nadzieję, że to jest nie nasze ostatnie spotkanie i że bezpiecznie dojedziesz do domu. Jasne. Piona, dziękuję. Cześć. Hej. Dziękujemy, dobranoc.